Cześć, witajcie moi kochani w kolejny poniedziałek o godzinie 18. Już na samym początku zachęcam was do mojego live'a, który odbędzie się znowu w tym tygodniu, znowu w niedzielę i znowu o godzinie 20. Dzisiaj mam dla was krótki poradnik, ale myślę, że bardzo ułatwiający wam pracę nad waszymi filmami. I pomimo tego, że tytuł brzmi dosyć clickbaitowo, nie będzie to clickbaitowy film, tylko... A zresztą sami zobaczcie. No jesteśmy już w Premierze Pro. Jedna zasada w przypadku workflow, czyli tego, w jaki sposób będziemy pracować z naszym materiałem przy naszym aktualnym projekcie, zawsze mówi o tym, żeby przy waszym materiale, który sobie już nagraliście, spędzić naprawdę bardzo wielką ilość czasu przy tym, żeby z każdego ujęcia wybrać to, co jest najlepsze. Czyli pokrótce, musimy wchodzić i po kolei szukać tutaj jakichś fajnych ujęć. Na przykład tutaj jest fajne ujęcie i przeciągamy tutaj. I na przykład mamy tutaj jakieś fajne ujęcie i przeciągamy tutaj. No i generalnie to zabiera nam bardzo dużą ilość czasu, a czas naprawdę warto jest oszczędzać. Dlatego pokażę wam, jak robić to szybciej i jak ja zazwyczaj właśnie wybieram jakieś tam ujęcia. Użyjemy tu naprawdę bardzo prostej techniki, czyli słuchajcie, wrzucamy sobie wszystkie pliki, które posiadamy na timeline. Jak widzicie, troszeczkę tych plików się tutaj uzbierało, ale spoko, nie ma co się przejmować, bo przez wszystkie nie i tak musimy przebrnąć, ale to żaden problem. Dzięki temu, że wrzuciliśmy już je wszystkie tutaj na timeline, możemy zacząć je przeglądać i przenosić na drugi timeline. W tym celu wystarczy, że klikniemy sobie w tą ikonkę i stworzymy nowy sequence. Ustawimy sobie tutaj według nas ustawienia. Przechodzimy i mamy nowego sekwensa stworzonego. I teraz przerzucanie pomiędzy tym, który stworzyliśmy, a tym drugim zabrałoby nam naprawdę bardzo dużą ilość czasu. A czas, tak jak mówię, bardzo warto jest oszczędzać. Wystarczy, że zaznaczymy tego nowego sekwensa i przeniesiemy go tutaj, w to okienko. I dzięki temu timeline, na którym sobie obrabiamy materiał, mamy już gotowy i możemy go automatycznie przenosić tutaj, całe materiały. A moją drugą radą jest absolutnie the best skrót klawiszowy, który musicie znać, a zapamiętanie go jest naprawdę bardzo proste. Słuchajcie, mamy na przykład takie coś. No i na przykład nam tutaj podoba się to ujęcie. Żeby je obciąć, no to możemy użyć skrótu klawiszowego C i kliknąć tutaj i teraz usunąć i teraz co? No i teraz by trzeba było rozszerzyć i to wszystko tam. I teraz słuchajcie, wystarczy, że klikniecie sobie Q. Dzięki temu on nam obcina ten klip w tym miejscu, którym sobie wybraliście i na przykład wybieracie ujęcie, że tutaj się wam podoba i klikacie W. Jak widzicie, on już jest obcięty perfekcyjnie, możemy je sobie od razu przenieść i tutaj lecimy sobie z kolejnymi klipami. Tutaj znowu Q i tutaj na przykład W. I tak cały czas. No i dzięki temu, że utworzycie nowy timeline i wrzucicie tam całe wasze pliki z waszych na przykład wakacji, bo zbliżają się ferie zimowe, czyli nagraliście całe wasze ferie zimowe i teraz warto by było wybierać najlepsze fragmenty z tego wszystkiego, co nagraliście. To właśnie wystarczy utworzyć timeline, wrzucić tam wszystko i używać skrótów klawiszowych Q, żeby zacząć, żeby obciąć na samym początku i W, żeby obciąć na samym końcu. No i oczywiście nie zapominamy o tym, żeby stworzyć też nowy sequence, co pozwoli nam stworzyć nowy timeline i po prostu przesunąć go pod ten timeline, na który mamy wszystko i warto jest na tym drugim czystym timeline'ie już dawać tylko i wyłącznie ujęcia takie gotowe. A jeżeli wszystkie wasze ujęcia są fajnie po kolei zrobione, to już nawet na tym pustym timeline'ie możecie dołączyć sobie muzykę i montować już muzykę, jeżeli wiecie w jaki sposób nagrywaliście, przynajmniej to pamiętacie. No i słuchajcie, to by było na tyle, jak widzicie te kilka bardzo prostych rad zaoszczędzi wam naprawdę kupę czasu, a to bardzo ważne przy pracy właśnie przy montażu. Dajcie znać w komentarzu, jakie wy macie rady dla innych użytkowników, żeby przyspieszyć cały proces właśnie workflow, czyli tego, jak pracujemy. Dla nowych użytkowników na kanale w każdy poniedziałek o godzinie 18 właśnie takie fajne poradniki, myślę, że fajne. Dlatego zapraszam do subskrybowania. No i nie zapomnijcie, że znowu widzimy się na live w niedzielę o godzinie 20:30. Live'y po prostu niszczą cały system, musicie sami wejść. No i to by było tyle, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, na razie, cześć.